Dwie różne połowy obejrzeli w niedzielne popołudnie kibice Szczypiorniaka w Ostrowcu z udziałem swoich ulubieńców. Na pewno pierwsza połowa była w naszym wykonaniu bardzo zła, szczególnie w obronie, gdzie graliśmy, wszyscy graliśmy indywidualnie. Bardzo indywidualnie, nikt nikomu nie pomagał i stąd Radom dochodził do bardzo łatwych pozycji. Po pierwszej bezbarwnej części gry, w drugiej odsłonie meczu ostrowieccy wojownicy pokazali grę, jakiej oczekują od nich kibice i pewnie pokonali niżej notowany zespół Uniwersytetu Radom 29-27. Na uwagę zasługuje fakt, że 4 bramki w tym spotkaniu rzucił najmłodszy gracz ekipy ze Świętokrzyskiej Filip Chmielewski. W pierwszej połowie tak trochę się zestresowany byłem jak wszedłem, ale jakoś tam jak poszedłem do karnego to trochę już tak się rozluźniłem jak pierwszą bramkę trafiłem. No i jeszcze przede mną długa droga, trochę trzeba się trenować. A już później po tej bramce szło do przodu i już bez stresu. Najwięcej bramek dla Krzyodlewni po 7 rzucili Grzegorz Sobut oraz Kacper Grabowski. Niepocieszony po meczu był szkoleniowiec ekipy gości. W drugiej połowie zaczęliśmy, tak mi się wydaje, za dużo kombinować, udoskonalać piłkę ręczną, błędy własne. Ostrowiec fajnie zagrał drugą połowę i jeszcze raz gratuluję zwycięstwu. Na pewno kluczowym momentem był początek drugiej połowy, gdzie straciliśmy naszą przewagę, którą ciężko wypracowaliśmy sobie w pierwszej połowie. I myślę, że to było kluczem do zwycięstwa Ostrowca. W drugiej części meczu Ostrowczanie stanowili kolektyw, który sprawił, że komplet punktów pozostał w Ostrowcu. Nie było to łatwe spotkanie dla nas, szczególnie właśnie w głowach, gdzie zeszliśmy do szatni z minus 3. Dobrze, że wyszliśmy na drugą połowę już bardzo zmobilizowani i widać było już walkę jeden za drugiego. Każdy sobie pomagał i to zaprezentował. Dobrze między słupkami bramki gospodarzy sprawował się wychowanek klubu ze Świętokrzyskiej Michał Piątkowski. Dobra gra w bramce Michała, gdzie nawet jak już Radom miał pozycję sam na sam, no to Michał bardzo często wychodził tutaj zwycięsko z tego, co na pewno buduje zespół. I z tego mogliśmy pobiec do kontry i rzucić dość łatwe bramki z kontrataku. No i skończyło się to naszym zwycięstwem i cóż, gratuluję chłopakom za to, że pokazali w drugiej połowie, że potrafią grać nawet jak nie idzie. Po tej serii pojedynków Krzyodlewnia plasuje się dalej na 9 miejscu w tabeli pierwszej ligi grupy B, mając na koncie punktów 28. Kolejny mecz Ostrowczanie zagrają już w najbliższy czwartek w Legnicy, podejmowani przez miejscową siódemkę Miedź.